No i siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnych ścigantach na kanale. Dzisiaj widzowie zaczynamy sobie w bardzo nietypowych okolicznościach, bo jak widzicie jesteśmy w bardzo dziwnym jakby konwoju aut. Jedziemy wszyscy jednym i tym samym autem, tylko że w różnych kolorystykach. Zaraz się wszystkiego dowiecie, o co tutaj chodzi. A wam tylko przypominam oczywiście o tym, żebyście zostawili lajka i suba na dole, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my widzowie ruszamy na nasz warsztat, żeby sprawić, ogarnąć jedną rzecz. Pewnie możliwe część z was się może domyśla, dlaczego jedziemy w tyle dosłownie aut, bo jedzie tutaj nas no... Myślę, że to 7-8 osób i każdy jednym autem. Więc widzowie, zobaczycie, co będziemy kminić i dla kogo tak naprawdę sprowadzamy te auta. No ale zaraz wszystkiego dowiecie. No i co widzowie, kolejny odcinek grać wyściganych. Wczoraj były historie, dzisiaj ściganci. No i co, za dwa dni już kolejny odcinkers. Myślę też nad jedną nową serią, ale to widzowie, wszystkiego się dowiecie po prostu na dniach. Na razie to wjeżdżamy na warsztat taką ekipą. Dobra, tutaj trzeba jakoś to sensownie zaparkować, żeby wiecie. Dobra, da się radę. No. Stań to po prostu na środku, jakoś to później przeparkuję. Ta-ra-ta-ra-ra-ra. Siema młody. Co tam? Słuchaj, chciałeś tam auta, to masz. No ty tam sztangę wyciągłeś? Tutaj. A, dobra. Podobają trochę, się auta? Ta, ale trochę przesadziłem, nie? Z motocyklem? No. Z motocyklem? Trochę ta. Był inny na to zamysł. Powiem tak, ja lepiej się nie schylaj. Piły przy kołach. No. Co? Po co są piły przy kołach? Ja miałem na to zamysł taki, że są samochody jakby z przodu kogoś, to wiesz, jedziesz takim motorem i przycinasz mu opony. A co zrobić? Ile ty prezydentów planujesz zabić? Czemu prezydentów? No tak to wygląda. A nieważne. Na jakąś wojnę się szykuje, czy... Ale nie, ale z tymi piłami w sensie to nie jest tak głupie, ale to wygląda jak z apokalipsy wyciągnięte, no. Tak dosłownie. No bo jest złożone ze złomu, to jak to ma wyglądać? No. Przecież pieniędzy nie mam, robiłem co mogłem w sumie. Dobra, dobra, się ogarnij. Kasa będzie. No, aut masz... Ile jest tych aut, Kanji? O kurde. O czym? Ale dobra, same samochody nie wystarczą tony. Potrzebuję no, ja pieniędzy. Ale ja nie wiem, to nie jest problem, młody. No, to ja to Kanji ci pomogę z tym wszystkim. Ja ogarniemy wszystko. Dobra, słuchaj mnie. Rozmawiałem ostatnio z Kanji. Wiem o pociągu. Mhm. Wpadłem na pomysł. Można wykorzystać tą ciężarówkę. Tak to niczego nie jest używana. W sumie. Nie głupie. Także możemy to ogarnąć. Trzeba jakiś plan do tego ułożyć tylko. Albo no mi się wydaje, że to co jest w tym pociągu, to można przewieźć tą ciężarówką, bo raczej nikt nie przebije tej ciężarówki. Najbardziej w tym kierunku pomyślałem. A jeszcze raz, co to jest za ciężarówka? Taka... No ty jej nie widziałeś? Chyba nie. To ci potem pokażę. To jest taka full pancerna, dosłownie nie do przebicia. No tylko dobra, jest bak. Ale bakiem ma, nie? Bakiem się zająłem. Bakiem ma, oczywiście, to no powiem. No dobra, to dobra, no tak jest. Się ogarnię. A z tymi XLS-ami ja ci pomogę i z kasą i ogólnie z mechaniką. Dobra. No to będzie dużo roboty, więc najlepiej jakby dużo osób wam ogólnie pomogło, nie? A na ja kiedy? Już mogę pomóc, nie? Osoby znające się to jestem ja, młody, brawurka i Jay. A na kiedy potrzebujesz tony to wszystko? Ciężko mi określić na kiedy, no najlepiej by było jakby by jak najszybciej, nie? Bo to, ja mówię, to nie jest pewne, że my te auto wykorzystamy nawet, nie? Ale warto je zawsze mieć w razie W. Ale ja ci powiem, że ja nie mam pomysłu na nie. Raczej tych samochodów nie da się zrobić tak pancernie jak ciężarówkę, bo jednak ciężarówka ma dobry silnik. Da się w niej dobrze zamontać wszystko, a w te samochody to pobieżnie, wiesz, żeby tak jednak uchronić trochę. A to wiesz, to wystarczą szyby pancerne i płyty pancerne w drzwiach na przykład i to już... Ja się o tym samym pomyślałem, że raczej tylko to da radę zrobić. No. Bo no nie ma więcej chyba sensu z tego robić czołgu, nie? Na czterech kołach. Znasz taki kiedyś samochód, było chyba nim kiedyś głośno, taki opancerzony, jak na kamiał. Kuruma? Kuruma? Tak. Coś w tym stylu chciałbym zrobić. Te SUV-y. No. Bo ty już zamówiłeś te płyty pancerne, nie? No jeszcze nie, bo nie wiem za co. Kanzia, nie ma jeszcze płyt z szafterów starych? Przypadkiem gdzieś w magazynach? Zobaczę, ale raczej nie, bo one przeleciały już zrobione. Aha. Zobaczymy. No to... Jak coś, to możemy z kontaktem się z moim spotkać i... No to napisz i tego, to napisz do niego i ogarnij to na później, bo aktualnie jeszcze muszę się ogarnąć. Dobra. A propos tego ogarniania, no to potrzebujecie na bok. Okej. To miłej pracy, rodacy. Dzięki. No i co, miałeś im pomóc i już się czymś wykręcasz? Tak. Nie, to nie jest taka konkretna wykrętka, tylko a propos tego, co on mówił o tych pociągach, no to delikatnie się porozglądałem i znalazłem jedno ciekawe miejsce godne obserwowania a propos tych pociągów. Okej.
bo to, wydaje mi się, że oni tam będą większość przeładowywać, no bo to jest taka, no bo to jest generalnie stacja na paletonie, nie? Mhm. Tam przy tych kurczakach i no sądzę, że tam będą wszystko trzymać, no bo to jest duże, także możemy iść i zobaczyć sobie, przejechać się tam i zobaczyć, poobserwować się. Możemy, możemy. No, także ja zaraz skoczę po furę, bo tutaj ty masz, także ja skoczę zaraz po jakąś furę, chyba że jedziemy jedną i... To pojedźmy jedną, pojedźmy tą BMO moją, nie będziemy się, wiesz, tłuc na parę aut, zwłaszcza jeżeli chcemy kogoś obserwować, nie? To nie ma co się, wiesz, rzucać jeszcze bardziej w oczy. I dlatego bierzemy M3 GTR. I zawiem, jak sami widzicie, auto dostarczone dla młodego, bo on je będzie przerabiał na opancerzone wozy. Wątpię, żeby one nam się przydały, bo jednak ja będę się starał raczej poprowadzić to tak, widzowie, żeby tutaj do żadnych masakr nie dochodziło. A druga taki sprawa to taka, że jedziemy właśnie do Paleto Bay, z tego co ja dobrze zrozumiałem, z tego co Kanji mówił, bo po prostu dzisiaj ma być jakiś tam transport i chcemy poobserwować, po prostu dowiedzieć się coś więcej na ten temat, jak te transporty pociągami ich działają, żeby być po prostu pewnym tego, na co trzeba się szykować. Jej tu na prawo, nie? Na prawo? Mhm. Okej. A to... kurde... Ja bo my stąd nic nie zobaczymy, ja tam widzę, że ktoś już tam stoi. Ale to może auto zostawmy faktycznie tutaj. Bo ja tam widziałem taki fajny płotek. Bez dobra. Betonu. O, tam zobaczymy, jak to tam wygląda. Żeby mieć lepszy widok po prostu, nie? Widzowie, no ja jestem mega ciekawy, co my tam będziemy w stanie zobaczyć. Miejmy nadzieję, że nas to nie przerazi. No bo jednak im więcej sprzętu do nich dopływa, tym dla nas jest to obecnie trudniejsza sytuacja. Nie wiem, ale mi tu laguje coś, widzowie. Co jest? Ej, naprawdę, mój komputer wylewu dostaje w tym miejscu. Nie wiem, co chodzi. Tu jeszcze kontenery są stare, to już w ogóle będziemy mieli taką, wiesz, tutaj kryjówę. No. Ewentualnie byśmy nawet ich chcieli powybijać, możemy na kontenery wybić i wiesz, z daleko. To nie teraz. Dobra, no ja już stąd widzę wszystko praktycznie. Chodź za te rury. Sobie to telefonem tam popatrzę. No, tak bierze najlepiej. Przez te rury to... O cholera! Co tam? Jest dwóch ochroniarzy, to na pewno. Kilku pracowników. Siedzą, coś tam grzebią, noszą. Ale... ja tam widzę z... no, co najmniej tonę, dwie, może trzy. Nie wiem, ciężko mi określić. Chyba jakichś materiałów wybuchowych. O! No to się chyba szykuje coś grubego. Jak oni już nawet w materiały wybuchowe się zaopatrzają. Myślę, że tutaj będą jakieś... ale po cholery im to jest? Nie wiem, ale... jeżeli to jest na nas, to te opancerzone się przydadzą mi to bardzo. Ale wytrzymają wybuch? Powinny. W sumie też pewnie zależy czego, nie? No powinny jednej albo dwóch C4 wytrzymać. Jeżeli chcemy się już tak naprawdę chronić przed takimi bombami, no to nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim, ale Insurgent. To jest wojskowy sprzęt. Mm-hmm. Nie wiem, jest, czy to nie jest na nas budżet. Jest szansa ogarnięcia tego w taki, że tak to ujmę, ala cywilny, ale no będzie to kosztować w cholerę, nie? Ale dobra, po cholerę... ty, tam jakiś Chińczyk chyba chodzi. Jakiś Azjata. Okej, okay. Znam większość, ale... może to jest ten ktoś z triady, co mówił Yamakuta. Możliwe, w sumie. Jak on teraz każdą ekipę się zaopatrza. No bo nie, też nie wiem od czego... nie, coś tam ostatnio mówisz o nim... że oni co? Ta triada robi dla nich? Nie pamiętam, ale oni chyba właśnie coś z brońmi, zapatrzeniem i tak dalej. Nie wiem, totalnie nie pamiętam. No bo z jakby, takich ala gangów znaczących bardziej z Azji, no to już tam z Japonii i tak dalej, no to jest głównie Yakuza i triada, ale no to triada jest taka, którą mogę współpracować Yakuza, to no. Dobra, no wniosek jest chyba prosty i jasny. Musimy chyba troszeczkę bardziej się schować. Tutaj za silosem najlepiej. No za rurami, które są otwarte, lepiej nie. To wniosek jest chyba prosty i jasny, co? No chyba tak. Trzeba przyspieszać akcję z pociągami. Bo jeżeli tu materiały wybuchowe dojeżdżają, to zaczyna się robić nieciekawie. Próbuję wyśledzić też mniej więcej w jakich godzinach tutaj ten pociąg przyjeżdża, no bo raczej biały dzień tego nie będę ogarniać. Chociaż to byłaby też na swój sposób nie za przykrywka. A ten co? To, o! Mamy problem chyba. No, widzieliśmy. Też widziałeś? Nie, o to chodzi. A, to nie widziałeś, że tam 4 tony materiałów wybuchowych leżą? Wiem. 8. A, 8. No jeszcze zajebiście. Super. Jeszcze jeden pociąg jest tutaj. Ale ogólnie Oliver planuje coś wielkiego w związku z nami. To znaczy? Nie znam szczegółów, wiem tylko, że planuje coś wielkiego. Słuchaj, no to samo mi mówił pan detektyw, więc... No to musimy się szykować po prostu. Jeżeli on planuje faktycznie coś grubego, no to chyba jednak tony ten insurgent się przyda. Słuchajcie, jeżeli on planuje coś mega wielkiego i właśnie zamówił 8 ton materiałów wybuchowych, a drugie tyle jedzie, kiedy to ma dojechać?
ciągu 3-4 dni. No to musimy to przejąć. A najlepiej zniszczyć całkowicie. Tak, i zrobić krater w środku miasta. A ty się... No właśnie. Ale ty się orientowałeś, Dave, mniej więcej w jakich godzinach on przyjeżdża ten pociąg, czy...? W nocy jeździ, 3-5. Jaj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 
Przespaliśmy pieprzony moment, w którym mogliśmy z nim walczyć jak równy z równym. Mam wrażenie. Co najgorsze, zaczęło się od zwykłych strzelanin, a aktualnie przechodzi to przez 8 ton materiałów wybuchowych. Albo 16. Pytanie, czy to dojedzie i czy my to przegramy. Nie, chodziło mi o to, że 4 są na miejscu, kolejne 4 jadą. Aha, okej. Okay. A, czyli ma być ogólnie 8. Mhm. Okej, okay, dobra. A to i tak, no z 4 tonami materiałów, no to on wysadzi pół tego paleto. Jak nie całe. Pytanie też w sumie co... No jojoj, no robi się sprawa dosyć mocno pokomplikowana, bo jeżeli faktycznie Oliver tutaj sprowadza jeszcze drugie 4 tony materiałów wybuchowych, to po coś mu widzowie taka ilość jest potrzebna. A jeżeli szykuje coś przeciwko nam, to znaczy, że najprawdopodobniej te materiały wybuchowe są przeciwko nam. Więc cholera jasna, no jest źle. Ale po cholery mu jest tyle tego gówna. Co on chce wysadzić każde nasze magazyny, na każdy nasz warsztat, każde, nie wiem, miejsce, w którym my urzędujemy? No to tyle, albo, aż tyle to... Albo nas, bezpośrednio. No to nie opłacałbym się tylko na nas 8 ton materiałów. Zniszczyć całe kredy udów i wszystko co ma Haris. To równie dobrze mógłby to zrobić z samymi kałachami. Gdzie wyjedzie? Pole... Bo nie wiem do kogo się pakować. Ja wracam na wiem. Ja jeszcze nie wiem. Wiesz, z jednej strony tak, ale z drugiej strony po co marnować ludzi i tracić ich na to, żeby wystrzelać sobie 2 grupy, czy tam 3, nie? No tak. Jak może to zrobić, podkładając ładunki w jednym cyknięciem to zrobić? Albo podłożyć na przykład na warsztat, gdzie my w większości wszyscy jesteśmy i wysadzić cały warsztat i no w sumie prawie wszystkich nas, nie? Bo później z redudami to mu pójdzie łatwo. No właśnie. Ale też po co mu tyle na jeden warsztat, co kiedy by mu starczyło? Nie, ale chodzi mi o to, że jakby wiesz, podłożyć na przykład, nie wiem, 10 na warsztat, wysadzi nas wszystkich, a później podkłada wszystko na magazyny, redudów i tak dalej i wiesz, I jest koniec, game over. Game over, tony. Christopher. Ajaj, no sytuacja się bardzo komplikuje, nie powiem. Na to przejęcie, tak szczerze, ja bym wziął te XLS-y, jeżeli one będą gotowe. Że na pociąg? No. No to z 2 albo 3 muszą być gotowe na pociąg. No co najmniej, no bo to... Ty się daj wątpić, kiedy dokładnie ten pociąg przejeżdża, spoko, który dzień dokładnie. Spoko. Są 3X XLS-y się przydały, jeszcze mamy kilka szafterów w magazynie. No i będziemy mieli jeszcze tego tira, nie? Mhm. Aha, no w sumie ciężarówką też ktoś musi jechać. Tylko czy tego tira 50 nie przebije, bo ja widziałem na wieży ciśnień, że stał gościu z 50. Zrobimy test najwyżej. Tak, na wieży ciśnień? No, dosłownie obok was stał gościu z 50 na górze. Aha, no super. No to ogarnij taką broń do testów i będziemy testować nasze auta i tyle, no. My powinniśmy mieć 50 w magazynie, to ja jak zobaczę tam ciężarówkę, 50 to ja mam w bagażniku. No właśnie. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność, nawet pod kątem materiałów wybuchowych musimy być, wiesz. No i też trzeba w razie czego uważać, żeby tego pociągu nie przestrzelić, bo jeżeli wywali to nie wróży nam za dobrze. No, to najprawdopodobniej zostanie z nas... pył. Może 2 atomy. Możliwe. Trzeba go unieruchomić i pozbyć się materiału do wody najlepiej, no. Mhm. Ale w jaki sposób mamy unieruchomić pociąg? Zwrotnicą. Wiesz co, unieruchomienie pociągu to jest jedno, ale ja bardziej mnie zastanawia, co my z tymi materiałami zrobimy po przejęciu tego. Ale też sprawa taka, że jak go zatrzymamy, to czy oni nie będą chcieli za wszelką cenę tego wysadzić, żeby nas też wysadzić. Wydaje się, że oni mają wywalone w swoje życie, bardziej mi chodzi o to, żeby nas zabić. Sytuacja wygląda tak, jak oni mają to wysadzić zdalnie? Strzelić to! No ale no to nie przejmiesz tego w tym miejscu, tylko wcześniej trochę, nie? Ale no masz cały pociąg w ładunkach, tak? No tak. Zatrzymujemy go, oni strzelają w ładunki po wszystkich. No, to jest racja. No też nie tak. No a... No wziąć tego nie weźmiemy. Ty, ja autentycznie nie wiem, co my mamy zrobić z tym ładunkiem, no bo... Przejąć pociąg, wybić ich tam na miejscu, to jest jedno. A co zrobić z resztą tego cholerstwa? Trochę weźmiemy dla siebie. No a zresztą? Bo wiesz, jakby przechować to my to możemy w jakimkolwiek magazynie, nie? No bo to my mamy duże magazyny, tylko że raz, że ryzykujemy tym, że jeżeli oni wysadzą ten magazyn, to pójdzie pół miasta z dymem, a dwa, że no po co nam? My nie mamy w zapędach wysadzić właśnie miasta. Przewieźć na Sandy. Po co? Bo tam też jest magazyn i tam mniej osób ucierpi w razie ewentualnego wybuchu. No i też kwestia jest tego, czy oni nie mają GPS-a na pociągu.
bo jeżeli mają GPS i ten pociąg się nagle zatrzyma, to w momencie pojawi się wsparcie, więc będziemy musieli działać albo zajebiście szybko, albo włączyć GPS. Albo szukać GPS-a. Słuchajcie, trzeba każdy szczegół tego planu zaplanować, bo jeżeli małe potknięcie równa się najprawdopodobniej wybuchem całego pociągu. Mhm. No plus, jeżeli my mamy, załóżmy, te 3 czy 4 dni, no to musimy się wziąć w garść, bo patrząc teraz po naszej gadce, to mamy bardzo dużo rzeczy niedopiętych. I może bardzo. Oj, ogromną ilość. No właśnie. A tutaj nie może być potknięcia, bo... No to wiemy, co mamy robić, no chyba, tak? Mhm. Dobra, Candy, kanie się uda, to też się uda. Wiadomo. Dobra. No, ja bym nie podchodził z takim podejściem, że jak coś się udało, to się następnym razem też uda. Nie wiesz, co tam się działo. Wiesz, negatywnie też lepiej nie podchodzić, bo z doświadczenia nigdy to nie wychodzi dobrze. Niby ta. Oj, widzowie, trzeba bardzo dobrze skonstruować plan na ten napad na pociąg. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, to oczywiście zachęcam do tego, żebyście po prostu napisali swój pomysł w komentarzach. Oraz pomysł na to, co my mamy zrobić z tymi materiałami wybuchowymi, jeżeli nam się uda przejąć pociąg. Bo tego będzie ogromna ilość, to będą 4 tony pieprzonych materiałów wybuchowych. Więc to jest naprawdę olbrzymia ilość. Po pierwsze, ona nam nie jest totalnie potrzebna. Po drugie, no nie możemy jej zostawić, bo też nie może wpaść w niepowołane ręce. Chyba że wezwać policję, niech policja to zabezpieczy. Nie wiem, widzowie, naprawdę nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł do tych dwóch rzeczy, to chętnie sobie poczytam wasze pomysły na dole w komentarzach, a właśnie do mnie dzwoni Jay. Zobaczmy, co ona do nas chce. Słucham cię. No i misiu, chcę cię powiadomić, że Parker, nie? Ten młody, co się ostatnio z nim ścigaliśmy. Wczoraj wygrał wyścig i cię prześcignął w tabeli. Co zrobił? Prześcignął w tabeli. Dzisiaj, tak? Czy wczoraj? Wczoraj wygrał, wczoraj prześcignął. Wierzam w drzewo w tym momencie. Jadę 300 na godzinę, wierzam w drzewo. Nie wierzaj w drzewo, tylko jedź do niego, ja też podjadę i no. No i co? No i co się myślisz, bo ja nie jestem od myślenia. Ty jesteś od niczego, człowieku. Ja jestem od samochodów. Ta, no, dupa. No. Nie, no wierzam w drzewo, w tym momencie. 3, 2, 1. No to poczekaj, nagraj mi chociaż. Halo? Już wjechałeś? W końcu spokój. Nienawidzę cię. Cześć, Tony. Żyjesz jednak? Nawet drzewo wjechać nie umiem, rozumiesz? Aha. Aż tak nie umiesz prowadzić, że nie umiesz drzewo wjechać? Żegnam. No. A gdzie jedziesz? Nie wiem. Najprawdopodobniej z dala od świata chcę się odizolować. Mam dość. No ale... A nie lepiej jechać do niego? No ale co ty chcesz z nim ten? Co, chcesz mu pogratulować wygranej? Chcesz mu dupę podlizać? To będzie teraz twój nowy kolega? Tego nie powiedziałem. No bo nie wiem, no się ustrajać tak, żeby do niego jechać, jakby nie wiem. No to co chcesz zrobić? Oddać mu wygraną? Oddać miejsce? Taki jesteś maluszek? Nie postawisz się nawet? Nie denerwuj mnie, bo właśnie uszkodziłem auto przez ciebie. A, przeze mnie? Ale to ty nie umiesz jeździć, jakiś dzieciak cię przegania w tabeli. Nienawidzę cię. No co? Teraz zepnij te jaja. Tak jak brat mówi, jedź do niego i przyjmij porażkę z honorem, a nie jak dziewczynka mała, będziesz płakał się, użalał, wjeżdżał w drzewo. Gdzie on jest? Warsztat na Mirror Parku. Też będę. No i widzowie, stało się. Młody nas oficjalnie przegonił w tabeli. Pewnie gdzieś tam ta tabela się teraz wyświetla na ekranie, jeżeli jej nie zapomniałem dodać. Miejmy nadzieję, że nie zapomniałem. To teraz ją właśnie widzicie. No i co? W końcu mu się udało. Ale widzowie, to nie znaczy, że młody z nami wygrał. My wciąż możemy go przegonić w tej tabeli. Wciąż możemy, wiecie, no, przegonić go zaraz. Dosłownie, jeden wyścig, dwa i sprawa załatwiona, więc nic nie jest dalej stracone. Rywalizacja dalej trwa. Więc widzowie, no chwilowo nas przegonił. Zobaczymy, ile to potrwa. No trzeba na następne jakieś wyścig się udać i go po prostu, kurde, no, pokonać, no. Tyle w temacie, no. Jedziemy zobaczyć, no jedziemy po prostu pogadać z nim, nie wiem, pogratulować mu, no nie wiem, no zobaczymy, co z tej rozmowy wyniknie, widzowie, no. Jakby Jay nas na to namawia, no to już pojedziemy. No, przyjechała księżniczka. Jeszcze raz mnie tak nazwiesz, człowieku, i skończysz marnie. No co, nie umiesz się pogodzić po prostu. A ty się nagle nauczyłeś. No. No, ale jesteś po prostu, no osiągnąłeś po prostu wyższy level świadomości chyba. No tak. Do jakiego coacha życiowego chodzisz? Andrzej Tatowski. No, i gratuluję mózgu debilu. Nie chodzę do żadnego. Ta, no. Gdzie jest ten gówniarz? Tu po lewo gdzieś siedzi. A ten warsztat nie miał być wyremontowany już pół roku temu? Co? Dobra, dzięki za odpowiedź, pozdro. Pytanie ci jakieś zadałem. Słyszysz? Słyszę. Halo. No halo. Halo. Halo w mordę walu.
pytanie ci zadałem. No miał być wyremontowany. Nie wiesz co się stało? Że nie. Ale jest... sobie jednak odpuści, a rusztowanie zostało jak widać. A co tu ten dzieciak robi? A myślisz, że ja wiem? No i gdzie on jest? Nie wiem, z tyłu gdzieś. No już rozumiem, że wiesz, gdzie jest twój nowy przyjaciel. Mhm, tak, no. A czemu go tak nagle zacząłeś nazywać? No twój nowy przyjaciel, nie? No, ale czemu? No co, no już przecież jest lepszy ode mnie, to przecież musisz być u jego boku, tak? No tak, tak. Ja chcę, żebyś przyjął porażkę. Po prostu. Spadałem się już. A nie uciekał. Witam. Powitam moich ulubionych kolegów. No nic, tylko chyba pogratulować, nie? A dziękuję, dziękuję. Jak tam? Ze świadomością? Chwilowej przewagi? Punktowej? No nie wiem, czy takiej chwilowej. Jeszcze trochę i za niedługo spadniesz z tej tabeli. Spadnę? Czemu? Czemu tak uważasz, drogi kolego? Jeszcze nie wiesz, na co mnie stać. Wiesz, ja w międzyczasie zajmuję się parenastoma innymi rzeczami, nie? No, więc ja bym nie był taki pewny. Pamiętasz, ostatnio byłeś taki bardzo pewny siebie, brak pokory i cię straciło, no. Miałem nadzieję, że wyciągnąłeś z tego jakąś lekcję, ale widzę, że ty dalej jesteś taki, jaki byłeś. No widzisz. A fajny sobie warsztat kupiłem? Co, za pieniądze ojca? A to już nie wasza sprawa, tak? Ale byłbyś trochę milszy jednak. Zamoję ci za ojca. Nie no, super, a rozumiem, że tak samo zamierzasz go wyremontować jak poprzednia ekipa, która tu urzędowała, czy też go rzucisz na projekt po miesiącu? Nie, ja go akurat wyremontuję. Ta dość ma fundusze, to się wyremontuje, nie? Ekipa budowlana przyjedzie i zrobi. Też o tatusia. Co? Ekipa od tatusia będzie robiła, a ja będę wygryzał cię z tabeli. No i wszystko na swoim miejscu. No dobra, no nic, tylko pogratulować, nie? Ale tak jak mówię, nie dziesz się za długo, bo niedługo i ja cię przegajam i on cię przegaja. Maksymalnie jeszcze dwa dni ci daję. Dwa dni. Jezu święty. No co? Nie wiem. Miło sobie pogadaliśmy przecież. Z każdą rozmową coraz bardziej... Nie wiem. Przepraszam, kurde. Wielce oburzona, księżniczka idzie. Jej się odechciało nagle, szła w tamtą stronę, a teraz idzie w tą. No, przypomniało może jej się przez szok. No. Nigdy nie wiadomo, nie? Jedźmy stąd, bo mnie to już naprawdę wszystko zaczyna denerwować. Wszystko dobra, i wszyscy. Dobra. Co, już przyjeżdżasz? Dobra. Nie mogę. Co? No słyszysz rozmowę jego? Dobra. No słyszę. No dobra. To właśnie, może bym ci ten zderzak później naprawił. No. A ekipa też przyjedzie? Wiesz, że on to robi specjalnie. Wiem. I pewnie nawet z nikim nie rozmawia przez telefon. Z tyłu. Ta, no bywa, nie? Wsiadaj do tego auta i jedźmy stąd, bo ci naprawdę uduszy. No, bo ja muszę tam jechać na wyścig. Ale czemu? Tak sobie przecież fajnie stoimy. No chodź tu. Widzowie, psycha siada. Naprawdę to temu psycha siada jak chyba nigdy. To jest dramat po prostu. Ten no, dojeżdża, księżniczka. Ale ty jesteś, wiesz? Co jestem? No co jestem? Chciałem popatrzeć, jak przyjeżdża ojciec i ekipa budowlana, a ty od razu. Ale ty rozumiesz, że tam by nikt nie przyjechał, on na sobie nas jaja robił. A od razu. No tak. On przez nikiem nawet przez telefon nie rozmawiał, zakład? Jedziemy zobaczyć? Sprawdzisz mu telefon? Nie. Będziemy czekać, aż ktoś podjedzie. Okej. Okay. Widzowie, no nie wiem, to jest po prostu niewiarygodne, że ja się naprawdę z żejem potrafię kłócić o takie głupoty. Widzisz? Mówiłem? Wygląda ci jakby to był jego stary? Osób nie widzę, widzę G klasę. Oddajesz kasę, tak? Ale... Tak. Coś o kasie gadają. Chodź tutaj. No spłacę ten wasz dług, Jezu. Dajcie mi jeszcze tydzień. Za jedno drogi. Przyścignę tego całego tonego w tabeli i spłacę wam nawet... Więcej wam dam nawet. Próbuję wytłumaczyć kolegom z Chin, że jak użyją przemocy na młodym, to ich rozjadę. Nie są ferment i my jesteśmy we dwóch, oni we czterech. Ja mam akumulator na kablu i nie wiem, czy wjeżdżać w nich, czy za chwilę. Spłacz nam to, bo cierpliwość się kończy powoli. Dobrze się czujesz, debilu? Co? Chodź tu. Dawaj. Zapamiętaj sobie. Ała. Ała! A to kto? Ktoś by... No, nie ma samochodu. Mówiłem, że ich rozjadę. Dobra. Dzieciak. Co jest? Kim wy jesteś? Się cicho! Ała. Żyjesz, dobra, młody? Tak, żyję. Wstawaj, dawaj. Ała. A ty... Co to za jakiś Superman? Planu filmowego, nieważne. Yamakuta!
Chciałem osobiście się nimi zająć. A co? Lepiej niech wasza... Co tu się kurwa dzieje? Przynajmniej nie muszę im kasy oddawać, nie? To się liczy. Za chwilę możliwe, że to będzie policja. Jest też lepiej stąd iść. No tak. Warsza to dzisiaj należy do mnie. Co? Jazda mi stąd, bo cię teraz zaraz zabiorę. Dobra. To była ta triada. Dobrze wiedzieć. A jeżeli byś pytał o ubiór? No właśnie, chciałbym się dowiedzieć chyba najbardziej o ubiór. Bo to, że już zabijasz czterech Japończyków, czy tam Chińczyków na ziemi, czy innych Azjatów, to mnie nie dziwi. No Chińczycy. Chyba da się rozróżnić brzydkich od ładnych. Słuchaj, to, że ty jesteś Japończyk i... Nieważne, nie wchodźmy w te dyskusje. Co ty masz na sobie? W jakim ty filmie niby grasz? No, stwierdziłem, że tak mam dużo pieniędzy. W sumie chciałbym być bohaterem i... Teraz tak mam taki film, może serial. Oni zostali rozjechani, tak jak zrobiłem, to mówiłem. Niestety bez akumulatora, ale... Ale no ich nie ma. Pozdrawiam. Sean, będzie to gdzieś wstawiał? Nie będę, dla siebie. Jak on to osobiście wstawi, to osobiście go roztłukę. Zachowuję dla siebie. Bo tam jest moja twarz. Chyba, że nie. Nie, siebie nagrałem tylko. Dobra. Więc nagrywam film w takim super bohaterach, można powiedzieć. Jest taki, no... Ale ten ubiór to jest jeszcze taki testowy. Mhm. A od razu słyszałem, że tutaj triada się kręci, to przyjąłem od razu z planu. Może jakiś pomysł? Chciałbyś się kręcić? Mam jedną sugestię. No? Jaj sobie wypychać gąbku nie musiałeś. Ej. Jaja nie są wypchane akurat. Pokaż. Nie pokazuj. Yes. Co? Nic. Też tak myślę. Ja jak mam coś? Dość, no. Nie wiem, czy to był wasz kolega, ten młody, ale jeżeli przyjedzie to do warsztatu, to już tego nie przeżyje. Zrozumiałem. Bo tylko on widział, że zabiję, jeżeli on wymyska jakieś słówko, wiesz, że co mu zrobię. Mimo tego, że to jest mój kolega. Lepiej go powstrzymać czy coś. No nie wiem, czy to mój kolega, ale... Nie? No, ale nic mu nie rób. Dobra, to niech nic nie mówi. No, wiadomo. O filmie też ani słowo. Masz wiadomo, bez spoilerów żadnych. Tak. Gdzie jedziemy? Jadę do domu. Aha. Widzowie, mózg mi paruje, naprawdę mózg mi paruje, to... Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, naprawdę, ja bym chciał wam to wytłumaczyć, ale ja nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Miała być, widzowie, bohaterska akcja, gdzie Tony razem z Jayem ratują młodego, bo młody wpada w tarapaty, a pojawia się Yamakuta w stroju superbohatera. Ten se nagrywa jakieś filmiki, że ma akumulator na kablu, no i co, widzowie, no i jest jak jest. No, kto się pofatygował w końcu? Sorry, przepraszam cię, Tony. Dozwalam się od ciebie od dwóch cholernych dni. Tak, sorry, no wiesz, że jestem zajęty, kurna, no dzwonisz do mnie ciągle. Zajebiście, że jesteś zajęty. Dobrze, no słuchaj, i tak, dobra, okej, co chcesz po prostu, słuchaj, jeśli to jest cokolwiek o moim ojcu, no to dobrze wiesz, gdzie to mam. Powiedz mi, co chciałeś. Znalazłem dowód. Nie no, ja pierdolę. Mam dowód. Masz realny dowód faktyczny? Mam realny dowód faktyczny. Dobra, nie wiem, to kiedy byś się chciał spotkać, co? Teraz. No teraz? Teraz, w tym momencie, skoro masz czas wolny, to załatwmy to teraz, a nie za tydzień. Każda minuta się może liczyć, rozumiesz? Dla mnie się liczy, żeby... Dobra, okej, kurna. A... Dobra, gdzie? Nie wiem, gdzie ty jesteś? To podjadę do ciebie. Nie, no powiedz mi, gdzie ty jesteś lepiej. Ja, kurna, kręcę się w lewo, prawo po całym mieście. Dobra, żeby nie było nie wiadomo ile ludzi przy tym. No. To podjedź... Dobra, zaraz się wyśle jakąś lokalizację. Mam nadzieję, że będzie to tego warte, wiesz? Będzie warte. Na razie. Super. Dalej się nie dało? O! Ojciec chyba nie złą furkę zafundował, co? To akurat jest z moich. Okej. Okay. Ale dzielimy pieniądze, jakbyś chciał wiedzieć tak bardzo. Okej. Okay. Dobrze. Czyli rozumiem, że... Czekaj, co wyniknie z naszej rozmowy dzisiaj? Oprócz tego, że... W sumie... Czemu tutaj akurat w sumie? Bo nie chcę, żeby to było dookoła świadków, ani żeby twój ojciec przypadkiem nas nie podsłuchiwał. Wiem, że to miejsce jest bezpieczne i tu się czuje komfortowo. No dobra, niech ci będzie już. Czyli słuchaj, rozumiem, doskonale tak. Wiem, co twój ojciec byłby w stanie zrobić, żebyś tylko tego nie usłyszał. Ja nie wiem i mam nadzieję, że z tej rozmowy wyniosę to, co ty wiesz, tak? Taki jest plan. Taki jest plan. W końcu... Zobaczymy, jak bardzo masz mózg przeprany, bo jeżeli aż masz za bardzo, to nie uwierzysz. Nie przesadzę. Czyli rozumiem, że cytując ciebie, przejrzę na oczy dzisiaj. Mhm. Tak? Chcesz to usłyszeć? No chcę. No,
wszystko idzie zgodnie z planem, po naszej myśli. Co z Dante? Z Dante jest wszystko okej. Okay. I to jest koniec nagrania, jakby się zastanawiał. To już? Tak, to już. Myślę, że ci dosłownie przeprowadzę nagranie. Tak, wykorzystuję Dante. To no, odrywasz mnie od naprawdę ważnych obowiązków, o których wiesz, że mi zależy, żeby im pokazać kilkusekundowe nagranie, jak on mówi, że jest okej i ze mną jest okej? Słuchaj, on nie powiedział, że jest okej, tylko że wszystko idzie zgodnie z planem. I z Dante też jest okej. Czyli ty też jesteś w planie i ty też idziesz zgodnie z planem. Proszę, Tony. Mamy 500 planów! Czy ty naprawdę jesteś aż tak ułomny, że ty tego nie rozumiesz, co się właśnie wydarzyło i co on teraz właśnie powiedział? Po pierwsze, to mnie nie obrażaj. Po drugie, to mówię ci, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mamy plany... To wygląda z perspektywy żadnej. No. To wygląda tak, że twój ojciec cię wykorzystuje z rozum, to w końcu wreszcie i nareszcie. Powiem tak, jeśli chciałeś, żebym to zrozumiał z tego nagrania, to się pomyliłeś. Posłuchaj tego jeszcze raz sobie. Słuchałem to z 8 razy, rozumiesz? A ja jeden i już wiem, że to jest po prostu jakieś losowe nagranie. Albo to jest, słuchaj, albo jest to wyciągnięte zupełnie z kontekstu. Poza tym nawet on tam nie powiedział nic złego. On tam mówi, że z Dante wszystko dobrze i wszystko idzie zgodnie z planem. A co według ciebie znaczy idzie zgodnie z planem? Z kim myślisz, że rozmawiał? Dobrze, to ci wytłumaczę. Nie mam pojęcia, nie obchodzi mnie z kim. Chodzi mi o to, że zgodnie z planem może iść wszystko. Może iść nasza akcja charytatywna, którą z nim ustalam. Może iść nasz wyjazd wspólny, który planujemy. Może iść po prostu do cokolwiek, co on planuje. Pieprzoną niespodzianką rodzinową. Ty jesteś naprawdę aż tak ułomny w tej kwestii. On tobie wyciął pół kuli mózgowej. Słuchaj, jeśli przyjechałem tutaj, żebyś mnie obrażał, to kurna... Przyjechałeś tu po to, żeby w końcu zrozumieć, kto tu jest dobry, a kto jest zły. Tak! I dalej nie mam na to wglądu. Bo pokazałeś mi jakieś gówniane nagranie, które albo jest wyciągnięte z kontekstu, albo w ogóle skąd ty to masz? Czy to jest ważne, skąd ja to mam? Tak, jest ważne, skąd ty to masz. Nie interesuje cię to, skąd mam. Bardzo mnie interesuje to, skąd mam. Ty się zainteresuj, co robi twój pieprzony ojciec, a nie... Nawet nie wiem... Skąd ja mam nagranie? Nie pieprzony. Słuchaj. Dobrze, to pieprzony. Oszust, kłamca, zdrajca. Słuchaj, w ostatnim czasie pomógł mi bardziej niż ty wcześniej. Ty sobie chyba w tym momencie kpisz. Ty sobie w tym momencie chyba kpisz, że on tobie pomógł bardziej niż ja albo ktokolwiek od nas. Mówię w ostatnim czasie. Zawdzięczam mu bardzo dużo teraz. Co mu zawdzięczasz? Co mu zawdzięczasz? Słucham. Wszystkie środki, które mi załatwia. Bezpieczeństwo, które mi załatwia. On ci załatwia bezpieczeństwo? Tak. On ci załatwia bezpieczeństwo? Ty wiesz, co właśnie do Paleto Bay zjeżdża za pozwoleniem twojego ojca? Za pozwolenie mojego ojca. Masz kwitek, nagranie z tego, 8 że on, nie wiem... 8 ton materiałów wybuchowych. O, okej, to teraz... Na akcję, którą on planuje z Oliwierem przeciwko nam. Rozumiem, że jak ci powiem... Okej, dobra. Akcja z Oliwierem. Czyli co, nagle mój stary się stał ze wspólnika prawą ręką Oliwiera, który mu zatwierdza rzeczy, tak? Bo chyba nie nadążam. To jest to, co chcesz powiedzieć, że... Nie, ty jesteś... Ty naprawdę wierzysz w to, co ty mówisz. To jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne, że ty aż... Że ty jesteś tak zaślepiony w to wszystko, że ty naprawdę wierzysz. Ty w tym momencie nie grasz, ty nie próbujesz mnie zwodzić. Ty naprawdę w to wierzysz. Ja jeszcze nie zgrywaj debila, jeszcze miałem dobrze, przez chwilę na nadzieję. Jeszcze przez chwilę miałem nadzieję, że może nie, może to jest jakiś swój sprytny plan. Ale nie, ty naprawdę w to wierzysz. Ty jesteś aż tak głupi. Ty naprawdę jesteś zaślepiony jakimś debilem, który ci wmawia jakieś urojenia. Bo nie było go 90% twojego życia. Wojga, jedyne głupie rzeczy robisz ty. Ja robię pokazujesz głupie rzeczy. Tak, pokazujesz mi jakieś nagrania, majaczysz. Robię głupie rzeczy, bo próbuję przyjacielowi pokazać to, że jest wykorzystywany. Dobrze, to zrozum, że przyjaciel ma już to w dupie. A, bo masz w dupie to, czy jesteś wykorzystywany i masz w dupie to, czy reszta twoich przyjaciół zginie przez ciebie. Bo ty sobie współpracujesz z Oliwierem. Ja! Tak, ja współpracujesz. Wszystko, co ci mówi twój ojciec, wszystko, co ci załatwia, to jest za pośrednictwem Oliwiera. I ty najprawdopodobniej ty to podświadomie wiesz. Tylko ci to nie przeszkadza. Wiesz, że jak... Dobra, rozumiem, że jak ci powiem, że znowu mnie zawiodłeś, to nie dotrze to do ciebie, bo to już ci mówiłem. W takim razie powiem ci po prostu dosadnie, jeszcze raz, coś innego. Tak, mam to w dupie. Wiesz dlaczego? Bo nie ma dalej dowodów. Dalej nie jestem przekonany w 100% do niczego, co mówisz ty, ani każdy w moim otoczeniu. Dowody są dookoła, tylko ty je ignorujesz. Dalej czekam na jakieś fundamenty. A ty na razie pokazałeś mi jakieś gówniane nagranie, które albo jest podrobione, albo jest wyciągnięte z kontekstu. Jasne, no siedziałem po prostu z Filem i on to przy pomocy Google AI wygenerował. Aha, no i kim jest Phil niby? Nikim, nie powinno cię to interesować, moim kolegą. No właśnie. Widzisz...
Jasne, teraz idź do swojego ojca i powiedz mu, kim jest Phil, kurwa, skaż go na śmierć. Nie, Tony. Jeśli chodzi o skazywanie na śmierć, to dobrze wiesz, że to nie ja to robię często i w tym momencie staram się to wszystko naprawić. Wszystko naprawić, ale ty to wszystko spieprzysz, człowieku. Ty to wszystko spieprzysz. Dobra, to niby w jaki sposób, co? Co się potoczy? Dawaj mi swoją wersję wydarzeń. Co będzie? Panie, co będzie? Tak. Już ci mówię. Twój ojciec w tym momencie razem z Oliwierem obmyśla jakiś plan, w którym wykorzysta ciebie do zwabienia nas w jedno miejsce i wybicia nas wszystkich przy jednej okazji. I najprawdopodobniej ciebie przy okazji. Bo będziesz mu wtedy już nie na rękę. Ale co ja tam przecież wiem? Okej, czyli... Dobrze, to powiedz mi... Dobra, okej. Czyli rozumiem, że to jest moja wina i ja w tym momencie w 100% narażam was i siebie, tak? Tak. To się ode mnie odpi***cie. Tony, kurna. Jeśli tak bardzo ci przeszkadza to, że mam swój własny punkt widzenia, może jestem głupi, ale nie rób ze mnie totalnego idioty. Zobacz. To jest niewiarygodne, no nie wierzę. Mówię ci tysiąc razy, kurna, jak to wygląda z mojej perspektywy. To wygląda tak, że to ty majaczysz, bredzisz i próbujesz mi przekabacić. Ja ale jakim ja miałbym w cel? Jaki miałbym w tym cel, rozumiesz? Jaki? Nie wiem, Tony. Naprawdę nie wiem. Tak samo jak nie wiem, jaki cel miałby mój ojciec w tym, nie wiem. Wydaje mi się, że nikogo nie znam z mojego otoczenia. Zaraz się okaże, że moja własna matka wstanie z pieprzonego grobu i powie: Dante, nie wiem, kurna, sprzedałam cię na czarnym rynku, za twoimi plecami, Tony, coś innego. Jasne, robię, wymyślaj sobie dalej jakieś historyjki z dupy. Na pewno to nam pomoże w tej sytuacji. Mówię ci tylko, jak głupio to dla mnie wygląda. Jak każdy niby ma. Głupi to ty mnie. Jesteś, człowieku, że ty nadal mi nie wierzysz. Wszystko, co się dzieje dookoła ciebie, to jest obecnie iluzja. Co, Tony, weź, naprawdę, nawet nie wiem, jak do ciebie dojść. Po prostu, słuchaj, próbowałeś raz mi przemówić do rozsądku. Dla mnie to było majaczenie, zaufałem ci, powiedziałem dobrze. Postaraj się i wtedy pokażesz mi prawdziwą twarz mojego ojca, jak sam powiedziałeś. Mój ojciec okazał się być, przy tamtej rozmowie pamiętasz, przy kanałach, w 100% normalnym człowiekiem, którego wy po prostu zaczęliście obrażać i nękać w tej sytuacji. Tylko w tej sytuacji, nie, tylko w tej. O to mi chodzi. I teraz, trzeci raz ci do cholery zaufałem. I pokazujesz mi nagranie. To jest niewiarygodne. Ty jesteś tak głupi. Boże święty, Tante. Ty nas wszystkich wepchasz do grobu. Po pierwsze, wepchniesz, a po drugie, dlaczego miałoby tak być w ogóle? Już ci to powiedziałem. Nie, powiedziałeś mi po prostu... W tym momencie wydałeś na nas wyrok śmierci. Aha, no tak, rozumiem. Dobrze, no okej, to będę miał po prostu krew na rękach. Wiadomo, że nie będę miał, ale pewnie, będę miał. Dalej. Słuchaj, jeżeli teraz się odwrócisz o 180 stopni i pójdziesz do swojego ojca, proszę cię, po prostu nie przychodź potem do mnie. No, rozumiem. Albo na mój grób nawet. Rozumiesz? Oboje wiemy, że nic nikomu się nie stanie. Ile razy już byłeś paranoikiem? Paranoikiem? Człowiekiem, który wyobraża sobie i widzi rzeczy, których nie ma? Do czego bijesz? Do tego, Tony, że co jakiś czas masz jakieś pieprzone odpały. Jedyne, co z tego wynika, to to, że ludzie starają się w 100% i wychodzi na jedno wielkie gówno, bo coś, co ci się wydawało, można było rozwiązać dwoma słowami na przykład. Tak samo jak ja teraz, jeżdżę w lewo i prawo, latam za tobą jak piesek, tylko dlatego, że mówisz, że manipuluj mnie, ojciec. Chociaż z tego, co widzę, jedynym manipulatorem tutaj jesteś, kurwa, ty! Ty jesteś naprawdę... Tony, zobacz, jak mi... Ciebie już nie ma, człowieku. Nie ma. Tony. Ty jesteś zupełnie innym człowiekiem. Po prostu mnie denerwuje to, co ty robisz. Tyle. Zachowujesz się albo jak paranoik, albo jak debil. Ciągle. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. I bardzo bym chciał naprawdę usłyszeć jakieś porządne dowody, ale jak na razie... Tak na razie, to nie chcę się nawet z tobą rozmawiać. Po prostu. Że niby mój ojciec... Przeanalizujmy jeszcze raz. Mój ojciec. Człowiek, który wrócił po wielu latach, starał się zlikwidować mój kontakt z wszelkim przestępstwem. Twój też zresztą. Chciał także, żebym odwrócił się od Oliwiera. Później zawiązał kontrakt z Oliwierem taki, żebym ja i on był bezpieczny. I czego ty w tym nie rozumiesz? Po co ty to powtarzasz ósmy raz? Taki, że ludzie robią desperackie rzeczy, żeby się postarać o kogoś, Tony. To jest jedyne, co zrobił. Ty uważasz, że on się o tobie postarał? Oczywiście, że tak. Czemu miałbyś się nie postarać, przepraszam bardzo? Jestem jego rodzonym synem. Pomaga mi od tamtego czasu, ciągle, non stop.
Wiesz co? Co? Wydaje mi się, że ja to się powinienem przestać starać już. Po prostu. No i wiesz co? I może i dobrze. Może i dobrze. Bo powiem ci tak. Wiesz co, ci... Patrzysz na mojego ojca. Nie wiem, jakby ci to powiedzieć, to on, żeby do ciebie do końca dotarło. Ale... Oboje mieliśmy członka w rodzinie, który nie mówił nam wszystkiego, prawda? Słucham? No, prawda czy nieprawda? To jest tylko pytanie. Poczekaj. Czy ty właśnie Jamesa zrównałeś do detektywa? Nie zrównałem, Tony, tylko Nie! To są dwie inne postacie w ogóle w naszych życiach. Tylko powiedziałem... Dobra, inaczej, wytłumaczę ci to po prostu wprost. Dobrze? Że zamień się w słuch. Słucham. Dobrze. Mój ojciec nie mówił mi wszystkiego i to rozwiązałem. Przypomnij ci, jak rozwiązała się sytuacja, gdy James ci nie mówił wszystkiego. To nie jest ta sama sytuacja. Wiem, że miałeś to w swoim życiu, ale to tak nie działa. Po prostu. Twój brat mógł cię oszukiwać, ale nie jest tak jak mój ojciec. Zrozumiesz to? Czy ty naprawdę... Co? To chyba ci się coś pomyliło. Mówię ci po prostu, jak na to patrzę. I że ty na to patrzysz źle. Ja patrzę źle? Powiedz to jeszcze raz o Jamesie, co powiedziałeś. Mówię to o tobie, nawiązując do niego. Ukrywanie wszystkiego naraziło tak samo jego, jak wszystkich wokół. Czyli teraz sugerujesz, że wszystko, co się dzieje, to jest jego wina. Nie. Mówię tylko, że twoja nieufność to jest pewnie jego wina. Moja nieufność. Która się teraz... Tak. I jego nie mówię nieprawdy. Przez to uważasz, że teraz też tak nagle jest. Co to już chodzimy na taką rozmowę. No. Mi się... Nie chcę po prostu nawet. Dobrze. Okej. Okay. Możecie się nie chcieć. Tylko pamiętaj, że jeśli znowu będziesz po prostu, nie wiem, odwalał, wyobrażał sobie rzeczy, to znowu zginie ktoś przez ciebie. Tak samo jak James. Coś ty powiedział? To co słyszałeś. To powtórz. James zginął przez ciebie. Rozum, niech do ciebie to dojdzie! Jeszcze ci mało, zrozum, że to nie ma sensu! I co było warto? No powiedz coś. Nie zamierzam z tobą rozmawiać. Dobrze wiesz, że nie chciałem, żeby się to tak skończyło. Chciałem ci tylko przemówić do rozsądku. Tylko to wszystkie twoje decyzje do tego doprowadziły. No tak. Okej. Okay. Dobra. Wiesz co? Ja w sumie zdałem sobie z tego sprawę. Ja w ogóle tu nie jestem potrzebny. Ani w twoim życiu, ani ty w moim. Tylko sobie podkładamy kłody pod nogi. Przeszkadzamy w swoich celach. Nie wiem, czy tak było wcześniej, ale na pewno tak jest. Tak jest teraz. Także lepiej będę, jakbym już pojechał. Lepiej. Kurwa, wiesz, o co mi chodzi. Ała. Nie każdy kroba idzie w swoją stronę. Tak będzie najlepiej. Abyś kiedyś zrozumiał. Ty też, Tony. Na razie się do mnie nie odzywajcie. Wszyscy. Mam to w dupie.